Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dzień dobry. Musimy pan wybaczyć. Go zajmasu. Jestem chorutki. A ja po japońsku. Dzień dobry. A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. No, bardzo dobrze, że pan wszedł. Ale był pan w Japonii? Nie byłem, ale się nauczyłem, żeby pobłyszczeć u pana. Bardzo się cieszę, bo u mnie, proszę pana, wszyscy błyszczą. Dlatego po japońsku dzień dobry. Dzień dobry. Ale rozmawiamy pan czymś innym. Co powiedziałem, że... O tym dniu aptekarza. Prawda? Podobało się. A najbardziej podobało mi się, że to jest dzień Misiewicza. Podoba mi się to. Będzie mi towarzyszył ten nastrój cały dzień, obiecuję. No, jestem ciekaw, co dalej z panem Misiewiczem będzie, bo była ta słynna sprawa polityki Wegi. Sam wycofał ten pozew w kierunku prezesa. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Wiem jedno, że dzisiaj podobno drogą do pana Misiewicza idzie pan prezes Banaś, który próbuje udowodnić, że nic nie wiedział o tym, że u niego w kamienicy przez 5 lat wynajmowano hotel na godziny. A to się kojarzy dość jednoznacznie, prawda? Znaczy, wie pan co, ja mam takie wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości przyzwyczaili się do tego, że tak, można kamienicę za 2 miliardy wybudować bez problemu, bo prezes banku jest na telefon. Można powiedzieć, że się nie wiedziało, że się dostało jakieś kamienice od byłego żołnierza. Mhm. Można nie wiedzieć, ojciec Ryzyk, że Mercedesa, albo przyjąć Mercedesa od zmarłego. Najpierw bezdomnego. No jest kolejność, bezdomny, zmarły. I wszystko jest w porządku, najlepszy, picuś dla coś. To prawda. Spotkał pan kiedyś na swojej drodze kogoś, kto coś chciał pan oddać? Kamieniczkę? Jeszcze nie. Ale chciałby pan. Bardzo bym chciał. Ta. To miło by było, jakbyśmy spotykali na ulicy, ktoś mówi, cześć, fajny jesteś. Widziałem cię dzisiaj w Onecie rano. Nazywam się Gawkowski, poproszę kamienicę. Przykruczej, proszę bardzo. To znalazłoby się droższe działki, proszę pana. Ale przykruczej bym wziął. No wiadomo. Przyjąłbym. A potem by mi pan połowę oddał, mam nadzieję. Zgoda. Dobra. Jak tak będzie po dzisiejszym ramie, to jest. Ale zarysujmy tą sprawę. Rozmawiamy o niej od kilku ładnych dni. I pan prezes odchodzi, czy nie odchodzi? Ja mam wrażenie, że woda wokół pana prezesa Banasia staje się coraz bardziej mętna. Tak dużo jak jest niejasności w tej sprawie, tak wiele jest pytań. To może wymienimy kilka. Po pierwsze, hipoteka. Zacznijmy od czegoś ważniejszego. Nominacje na szefa resortu finansów, ministra konstytucyjnego, później na szefa Najwyższej Izby Kontroli, służby, które nie sprawdzają i nie wiadomo, dlaczego nie informują chociażby zainteresowanego, że w jego kamienicy odbywa się... No bo taki urzędnik, no wiem, bo mam nawet kolegę dyplomatę, jest prześwietlany na wskroś. Ale on sam musi to wypełnić. On wypełnia sam takie oświadczenie, poświadczenie, to poświadczenia bezpieczeństwa potrzebne jest. Po drugie, nie wpisuje tego, że na jego hipotece wisi kredyt. No 2 miliony. Ja rozumiem, że to też tak standard pewien, że nie wiemy, że mamy kredyt 2 miliony na swoich domu na przykład. Ja sobie zapomniałem, proszę pana. To taki standard. No po trzecie, to trochę umyka, ale jednak kariera pana syna, pana Banasia, no też jest taka, wie pan, 3 funkcje po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie w ciągu 3 lat. Nie wiem, czy to tak można od razu sobie awansować. To tak zastanawiające. No i w końcu chyba najważniejsza rzecz dotycząca tego, że nieposzlakowanie pana opinia, a przede wszystkim pokazywanie racji stanu dzisiaj to nie jest to, co towarzyszy wielu urzędnikom Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Banaś, dzisiaj pan prezes Banaś, będąc jednym z najważniejszych urzędników państwowych w Polsce, powinien być nieskazitelnie czysty. Powinna tam nawet kropla jakiejś mętnej wody na niego nie kapać. A niestety wydaje się, że nie tylko tam jest woda w kroplach, ale w wiadrach. I to wszystko tuszowane przez Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby rozsądek był w tej sytuacji jakikolwiek, to nie wystarczyłby urlop, o którym dzisiaj pan Banaś mówi. Potrzebna jest dymisja. Ale powiem panu jeszcze coś. Ja nawet w ten urlop bym był w stanie uwierzyć. Tylko że ten urlop znowu na nieszczęście... Neckermann zbankrutował. Na nieszczęście ten urlop, no właśnie, może nie miał gdzie pojechać, ale zresztą to jest tragedia ludzi, więc o tym za chwilkę tak, może. Tak, tak. Ale pan minister Banaś mówi, będzie urlop, ale w międzyczasie, w ciągu 24 godzin, chce odwołać wszystkich swoich zastępców. No coś tam jest na rzeczy, coś ukrywa. No po co? Nagle odwołuje zastępców i bierze zaufaną koleżankę? No tak, ale panie... Krzysztof. Najlepiej. Nie wiem, dobrze, bo już się zastanawiam, jakie tutaj nomenklatury już. Panie Krzysztofie, ale czy to nie jest tak, to jest pytanie ogólne a propos polityki, czy to nie jest tak, że kilkanaście lat temu taka afera wstrząsnęłaby całym krajem? A teraz mam wrażenie takie, że to wszystko po prostu PiS-owi uchodzi na sucho. Że ludzie już byli tak zbombardowani skandalami i aferami, że
No, kolejna, jedna z wielu. Ja myślę, że to nie jest tak, że im to uchodzi na sucho. To się odkłada wszystko. Coraz bardziej widać, że państwo PiS to jest zorganizowana grupa działająca trochę jak taki gang, w którym jest ojciec chrzestny, prezes, i są inni, trochę niższej rangi, różnego rodzaju pomocnicy, którzy nie boją się prawa. No bo jeżeli ktoś nie składa oświadczeń, mówię o panu ministrze Banasiu, ale przypominam aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pod czujnym okiem ministra Ziobry jego zastępca mógł być organizatorem grupy hejterskiej. Przypominam o sprawach dotyczących tego, co działo się w przypadku lotów pana ministra, pana marszałka Kuchcińskiego, gdzie Kancelaria Sejmu nie wiedziała o tym, nie potrafiła odpowiedzieć na pytania, a później mijała się z prawdą, że pan marszałek nie latał w procedurach, które są zastrzeżone nie dla osób prywatnych. No, no, z całym szacunkiem, to jest państwo PiSu, które jest ośmiornicą nielegalności, a mam wrażenie, że społeczeństwo nie czuje jeszcze tego, że układem musiał Kaczyński walczyć, a dzisiaj sam go tworzy. Mamy 3 miesiące i 3 potężne afery. Kuchciński, Banaś i Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak. No ale w każdej z tych afer Prawo i Sprawiedliwość próbuje wmawiać, chociażby przez media publiczne, że się nic nie stało, że generalnie to cały czas opozycja ma tutaj jakiś, próbuje jakiegoś zamachu stanu. Tylko że to nie jest zamach stanu. To Prawo i Sprawiedliwość tworzy sitwę, która kryje się nawzajem. No nie ma pan wrażenia, że oni dobra, się kryją? A co by zrobilibyście wy, lewicowcy, gdyby taka afera pojawiła się w waszym rządzie? My już wczoraj zaapelowaliśmy do tego, żeby odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym jeszcze w tej kadencji pan minister Banaś odpowie na pytania dotyczące tego, co się stało z kamienicą znikającą z oświadczeń, z kredytem znikającym i zabezpieczeniem z kamienicy, co się stało, że służby nie dokonały odpowiedniego sprawdzenia i co się stało, przecież pan minister Banaś twierdzi, że on nie wiedział o tym wszystkim. No ja rozumiem, że 5 lat nie wiemy, że coś tam działa po cichaczu. Ja wiem, komu wynajmuję mieszkanie. Straszny łobuz. I nie zaglądam tam w ogóle. A później odbieram telefon i mówię, słuchaj, no w ogóle spoko, na telefon. Dobra, a zmieniamy temat z Banasia na was? Czas najwyższy. Dobra. Kampania na ostatniej prostej. Już walka absolutnie. Trwa. Macie walka jakieś trwa. Jeszcze pomysły? Będą zwroty na lewicy? Coś będą pozytywne emocje. Będą pozytywne emocje i to takie, które pokazują, że dzisiaj przez te ostatnie tygodnie udało się zbudować emocje, która sięga 14-15% w sondażach. To jest dobra rzecz. Ale nikt nie popada tutaj w furę optymizmu. Ja pamiętam 4 lata temu, ostatnia prosta, może się wszystko zepsuć. Dlatego ta ostatnia prosta będzie wyjątkowa. Przedwczoraj? Będzie zaangażowanie na ostatnich 2 konwencjach fajnych polityków, pokazujące, jaki lewica ma pomysł na przyszłość. My chcemy pokazywać pozytywną energię. Ciepło, energia, optymizm o Polsce, patriotyzm, przyjazna Polska, europejskość. To nam będzie towarzyszyło. Nie będzie żadnych ataków, brutalnych wyciągania haków. Lewica w tej kampanii postanowiła jedno. Merytoryka i energia. Zero hejtu. Dobra. 14,1. To jest chyba ostatni sondaż RMF-u. To dużo, mało, będzie więcej. Ja liczę, że będzie więcej, ale jeżeli będzie mniej, to też będzie sukces. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wewnętrzne przekonanie, że dzisiaj sukcesy lewicy są rozłożone na kilka elementów. Po pierwsze, my chcemy wrócić do Sejmu. Panie redaktorze, po 4 latach nieobecności w Sejmie lewica naprawdę jest tam potrzebna. Dla porządku, spokoju, odpowiedzialności, dlatego, żeby merytorykę prowadzić. My położyliśmy na stole dzisiaj ustawy. No, ogłosiliśmy program. Płaca minimalna 3,5 tysiąca w sektorze publicznym, większe wzrosty 2,700 i później dla wszystkich. Emerytura obywatelska 1600 zł, ta najmniejsza, bo każdy może więcej przecież wyrobić. Sprawy dotyczące leków. 5 zł leki na receptę, policzone. I wie pan, co zrobiliśmy? W programie na ostatniej stronie pokazywaliśmy wydatki i wpływy. Z czego to bierzemy? Ustawy do tego dopisaliśmy. Która partia to zrobiła? To znaczy pokazała, że dzisiaj jest gotowa wejść do Sejmu i na pierwszym posiedzeniu, na drugim złożyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 projektów ustaw i powiedzieć, mamy to. Jest taka? Bo ja słyszę dzisiaj, no PiS rządzi, ma łatwiej. No generalnie cała machina państwa na niego pracuje. Ale inne partie, nie wymieniając ich nazw, mówią, będziemy przygotowali ustawy. No to gdzie byście 4 lata? Bo lewicy nie było w Sejmie, a ma ustawy. No dobra, a czy PiS będzie miał absolutną większość, czy nie? Nie wierzę w to. Zrobimy wszystko, a na pewno lewica zrobi wszystko, żeby od domu do domu, od mieszkania do mieszkania, po blokach, po domkach jednorodzinnych, w miastach i miasteczkach być wszędzie. Ja dzisiaj od pana wsiadam w samochód i do Bydgoszczy. Cały dzień w Bydgoszczy. Do Bydgoszczy będę jeździł. Bardzo dobrze, będziemy razem jeździli, ale to była droga. Nie wiem, czy pan ze mną wytrzyma, jakbyśmy tak musieli nie 3 godziny. Jezu, panie Gawkowski, ale byśmy gadali. A wie pan, jaka Bydgoszcz jest piękna? Naprawdę, zapraszam, kiedyś się odwiedzimy. Zresztą nie tylko Bydgoszcz, bo Inowrocław, Tuchola, Żnin. Możemy pojeździć po wszystkich tych miastach. Opowiem panu coś fajnego. Wie pan, proszę, co wczoraj spotkało mnie na ulicach Bydgoszczy? Podchodzi do mnie starszy pan i mówi do mnie tak. Panie Gawkowski,
ja idę na wybory, ja będę na was głosował, ale wie pan, że jak teraz nie wejdziecie, to ja mogę nie dożyć do następnych wyborów, a mówię, pan dożyje i my wygramy. On mówi, trzymam pana za słowo, daję mu swój numer telefonu, ma zadzwonić. Naprawdę? Naprawdę, po wyborach. Dobra. Wie pan, co by było, jakby było niedobrze? Jak się boję, bo on musi żyć. Nie, nie, no musi, oczywiście, więc... wie pan. Chociaż ze szczęścia też może w jakąś ekscytację wpaść. Pozdrawiamy nadzieję... pana z Bydgoszczy. Tadeusza. Tadeusza. Panie Tadeuszu, pozdrawiamy. Dobra, ale wy macie, czyli macie wyższy wynik. 15 około, tak? Tak. Wchodzicie. Koalicja wchodzi, PiS wiadomo... Jeżeli wejdzie jeszcze PSL, to wybory. Nie będzie miał większości bezwzględnej Prawa i Sprawiedliwości. No dobra, to jest dzisiaj jeden z tych elementów. Podkreślam. Od początku tej kampanii mówimy, z PiS-em wygrać trzeba programowo. Trzeba pokazać, że mamy i w socjalu, i w społeczeństwie, w tym korze też dla nich pomysł, bo to jest tak, łatwo jest przychodzić, czasami oglądam pana programy, to przychodzą i mówią, no 500 plus to złe, w ogóle skrytykować, albo powiedzieć, PiS wszystko źle zrobił, no nie zrobił wszystkiego źle. Są takie pomysły PiS-u, które wy... otrzymamy, oczywiście. Tak? No jest, ale też będziecie wspierać? Znaczy, po pierwsze będziemy wspierać płacę minimalną i trzeba ją wspierać, żeby tych przedsiębiorców zabezpieczyć, to znaczy, żeby mieli świadomość tego, że nie będą ograbieni, bo będzie płaca minimalna. Między innymi Lewica chce zrezygnować z ryczałtowej stawki ZUS-u, żeby obniżyć ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. I to jest argument i dla pracodawcy, i pracobiorcy. Ale powiem panu o tych elementach dotyczących wspierania. No, wiek emerytalny, ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce podwyższać się i wracać do tego. A niektóre partie mówią wprost, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny. Ja nie będę za to PiS-u krytykował, bo uważam, że dobrze się stało, że w Polsce wiek emerytalny został obniżony. Skoro stać nas na wiele programów socjalnych, to stać nas na to, żeby starsi ludzie, moja mama na przykład, która będzie niedługo w wieku emerytalnym. Ja chciałbym, żeby ona w końcu odpoczęła, bo kobieta pracuje ciężko 30-40 lat. No. No i szczerze powiedziawszy, ta emerytura się należy, a poza tym wnuczki by ją chciały poglądać. A jak jesteście w stanie się dogadać zarówno z koalicją i z PSL na opozycji? Będą? Czy ja nie widzę w ogóle sporów, oprócz tego, że możemy mieć spory programowe. Bo ja przypominam, jakie mamy sprawy do załatwienia. Rozliczenie rządów PiS-u, doprowadzenie do naprawy reformy sprawiedliwości, przywrócenie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, doprowadzenie do przestrzegania konstytucji, poprawa wizerunku Polski w Unii Europejskiej, myślenie o tym, jak Polska powinna być bezpieczna w ramach sojuszy, między innymi z NATO. To jest w programie wszystko Lewicy. I to są elementy, o których możemy rozmawiać. Jeżeli ktoś mi powie, nie wiem, załóżmy z innej partii opozycyjnej. Krzysiek, no nie możemy rozmawiać o płacy minimalnej, bo nie. No ja powiem, no słuchaj, no to nie będziemy rozmawiali w ogóle, bo w Polsce są elementy i priorytety polegające na tym, że jak gospodarka się rozwija, to ten pracownik, który najwięcej na nią łoży, bo z podatków powinien... Ale jak, o co pan... jaką macie? No to powiedzieliśmy, że to przed chwilką jeszcze raz o tym. ZUS powinien być dla najmniejszych przedsiębiorców, małych, średnich, zmniejszony. Powinna być ta stawka ryczałtowa zniesiona. To jest według naszych obliczeń 500 zł miesięcznie mniej. Więc jeżeli teraz obniżymy 500 zł komuś, kto dzisiaj płaci dużą część swoich przychodów na ten ZUS, to będzie się cieszył, bo to jest kolejne 500 plus dla niego. Słuchają nas najmniejsi przedsiębiorcy. Słuchają. Nie zastanawiają się, co to znaczy najmniejszy przedsiębiorca w waszym planie. No są tacy, którzy prowadzą kilkuosobowe działalności gospodarcze. No, jak firma zatrudnia 500-700 tysięcy osób, no to ona z zasady ma większe wpływy, ma większe przychody i będzie więcej podatków płaciła. Ja mówię o tych ludziach, którzy dzisiaj są na skraju swojej wypłacalności czy rentowności. Ale uzależniacie to od liczby osób, czy tak, od tego, jak ile osób pracuje w danym przedsiębiorstwie. Ale powiem panu jeszcze jedną rzecz. Słucham. Bo my chcemy zainwestować już w dużych przedsiębiorców, bo może nas słuchają, myślą sobie tak, no ten Gawkowski przyszedł, mówi tylko w jednym podążajmy. Nie. Bogatym też pomagajmy. Między innymi chcemy uruchomić program innowacyjności, który będzie wprowadzał do gospodarki, do startupów, do tych firm, które się najszybciej rozwijają, 3,5 miliarda. Będą to współfinansowane programy po to, żeby i ci duzi mogli się szybciej rozwijać, bo polska gospodarka musi się rozwijać. No, słyszał pan, że mieliśmy mieć 1 milion elektrycznych samochodów. Pamięta pan? No właśnie. Gdzie one są? No tak średnio, nie? No średnio. A my uważamy, że to jest cel, tylko że trzeba go rozsądnie rozłożyć. Ja nie wiem, czy 1 milion da się w 4 lata, ale dziesiątki tysięcy można, a nie kilkaset. Zapowiedzi premiera Morawieckiego to są zapowiedzi myśli o tym, że powinniśmy być innowacyjnym krajem. A Lewica mówi tak, my będziemy innowacyjnym krajem przez to, że zainwestujemy w małe i w średnie i w duże przedsiębiorstwa. I to zrobimy. A co z budżetem na 2020? Podoba się panu? Nie wierzę w niego. Pierwszy raz nie mamy deficytu. Ale, a myśli pan, że to posiedzenie Sejmu 2 dni po wyborach to po co jest?
To ja panu opowiem, po co. No to pan mi odpowie. Po pierwsze, proszę. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powie, że trzeba zracjonalizować budżet ze względu na to, że nie wszystkie wpływy są takie, jakie powinny być. Otóż nagle 30 miliardów dziury budżetowej. To gwarancja. Daję panu to na dzisiaj na 100%. Ale to jest tak, że pan sobie, to jest pana teoria, czy tak sobie gadacie w kuluarach? Nie, gadamy sobie, bo to jest przecież niemożliwe przy tych obietnicach, które PiS złożył, żeby nie było dzisiaj deficytu budżetowego. No to naprawdę, grać można politycznie z ludźmi, którzy nie rozumieją budżetu. Jak ktoś go czytał, a przeglądałem go wielokrotnie, to bajer jest. Mówię panu, bajer. No tak to będzie. A druga rzecz, no jeżeli Mateusz Morawiecki próbuje sprytnymi trykami opowiadać, że będzie 13, 14 emerytura, wszystkim wszystko powiększy, a generalnie nie zapisał tego w budżecie na przyszły rok, no to... No tak, tak, tak. No to skąd on to weźmie? Ilość ściemy, która jest wygłaszana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z premierem na czele, jest tak duża, że moglibyśmy jej pływać, byśmy się nie utopili. To jaką wy macie kontrpropozycję? Z racjonalizacją budżetu. My mamy kilka elementów. Ja nie mówię o tym, że lewica nie ma pomysłu na to, żeby dodatkowe środki do budżetu osiągnąć. Mamy. Na przykład no prowadzimy kasy fiskalne dla księży. Tak. Zaskoczyłem tutaj pana, ale ja to mówię otwarcie. Słyszałem, oglądając z panem wywiad. Ja uważam, że to jest dobra koncepcja, dlatego że... Ale jak to wygląda praktycznie? Przychodzi do mnie ksiądz po kolędzie. Nie, praktycznie wygląda to tak, że jeżeli idzie pan na przykład płacić za ślub, albo za pogrzeb, albo za inny element dotyczący tego, że jakaś msza jest, to wtedy ksiądz wyjmuje, ma kasę fiskalną, nabija to wszystko i wiemy, jakie są przychody, bo jawność finansów kościołów wszystkich, nie tylko katolickiego, powinna być taka, jak organizacji pozarządowych. Dlaczego nie? Przecież my nie chcemy wykolejać systemu. Wiesz, powiem panu więcej, u nas nikt nie chce walczyć z kościołem, nikt. My jesteśmy lewicą racjonalną i mówimy tak, rozdział państwa od kościoła, z kościołem nie walczymy, kościół powinien się rozliczać na zasadach takich, że będą przejrzyste. To by było fajnie. Panie Krzysztofie, to jeszcze temat, który chciałbym poruszyć. Czuję w pana oczach, że będzie mocno. Nie, mocne jest to, że stoimy właśnie i pan na środku Jerozolimskich stanął i zablokował wszystkich tych jadących w kierunku Kruczej. Ale dziękujemy łaskawie, że nas przypuściliście. Ale widziałem, patrzyli na was, to nie jest źle. Poznali pana redaktora. Nie, ze strachu odjechali. Krucza tutaj pańska kamienica, gdzieś jest obdarowana. Jeszcze nie, bo to dzisiaj dopiero mają nas obdarować. Młodzi ludzie i pójście ich na wybory. Była kampania Nie świruj na wybory, która została odebrana negatywnie zdecydowanie. I pytanie jest, jak tych młodych ludzi zachęcić. Zachęcić ich racjonalizacją i nie tylko wyborczą, ale przede wszystkim entuzjazmem. Jeżeli młody Polak, Polka wie, że ten głos jego coś znaczy, to on pójdzie na wybory. Jeżeli mu wmawiamy, że i tak wszystko jest pokładane, wybory rozstrzygnięte. No, mam dzisiaj wrażenie, że wiele partii opozycyjnych uważa, że przegrało wybory i walczy tylko swój dobry wynik. My mamy sztaby wyborcze. I na tych sztabach rozmawiamy, zaczynamy od tego, że mówimy kolejny procencik. Jest szansa, że wygramy te wybory, że będziemy w parlamencie, entuzjazmu nalewamy. Zresztą chodząc po ulicach trzeba przekonywać. Ale to wy jesteście partią dla młodych? Oczywiście. W ostatnim sondażu, którym pan powiedział, największy udział w grupie tego najmłodszego elektora to 18-25, lewica 25%. No dobra, jak to drugi? Konfederacja? Nie, drugi PiS. Okej. Okay. No tak jest. No, nie dyskutuję z wyborcami, mają swoje poglądy, ale ja uważam, że trzeba ich wyciągnąć z domu. Ale lewica wyciąga. Typowy wyborca lewicy. Możecie go jakoś sklasyfikować? Tak. Młody, stary, mądry i mniej rozropny. Taki, który chce zmieniać Polskę. Odważny, uśmiechnięty, energetyczny, który zależy mu na starszym i na młodszym pokoleniu, który rozumie, że trzeba Polskę zmieniać, nie wykolejać jej na inne tory demokratyczne. To wszystko są nasi wyborcy. Nikogo nie wykluczamy. Wszystkich zapraszamy. No tak. Ja pan... No dobra. Ja mentalnie uważam, że dzisiaj trzeba Polakom mówić. Nie ma gorszego sortu. To było bardzo złe hasło, bardzo złe. Ja jestem strasznym przeciwnikiem dzielenia kogokolwiek. No, pan się załapał, ja też chyba. No tak, ale to jest straszne. Ja nie, jeżeli w ustach kluczowych polityków PiS-u takie słowa padały, to jest po prostu masakryczne. Ja się czuję normalnego sortu i chciałbym, żeby wszyscy Polacy, bez względu czy są z Świnoujścia, czy z Rzeszowa, czy są z Suwałk, czy z Legnicy, myśleli bardzo podobnie. W Bydgoszczy, gdzie nie jestem, czy w Inowrocławiu, opowiadam zawsze to samo. Słuchajcie, jesteśmy równi. Spotkałem ostatnio jednego z kandydatów PiS-u na targu w Inowrocławiu w tamtym tygodniu. W sobotę. I życzę mu powodzenia. Bo należy mam się z nim kłócić. Nie, no oczywiście, walcz, że tak. Walcz, przekonuj swoich. Ty, że on był 10 minut, ja 2 godziny na tym targu. A proszę mi powiedzieć, Polska Fundacja Narodowa, zna pan? Jak można nie znać? Wie pan, jak robią takie deale, że okazuje się, że można prowadzić konto facebookowe, instagramowe dla naszych oglądających nas widzów, żeby mieli świadomość. To są po prostu bardzo proste do prowadzenia profile.
na Facebooku i płaci ktoś za to miliony dolarów, to też pan poprowadził, jak z tą kamienicą. Proszę pana, ja z panem Gawkowskim możemy mieć agencję PR-ową. Znaczy, to znakomite interesy ktoś robi, a tak na poważnie. No to Polska to... Fundacja Narodowa stała się elementem, gdzie mam wrażenie, że pierze się pieniądze. Pierze się pieniądze. I mówię to odpowiedzialnie, dlatego, że jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że... Coś czuję, że będzie pan cytowany dzisiaj. Jeżeli są elementy, które powinny państwo właśnie oczyszczać z tego, to ja przypominam. Mieliśmy akcję o sądach. Fundacja Narodowa, która za granicą promować miała wizerunek Polski. Co się stało? Przypominam wielki naszą wyprawę. Miały być statki, nie wiadomo co się stało, wszystko gdzieś tam umarło. Teraz sprawa dotycząca promocji Polski. No, jeździ pan na Pragę naszą tutaj praską. Oczywiście. AKS Zły promuje Pragę teraz. A wie pan, którą Pragę te portale promowały? Nie. Czeską. Ale za polskie pieniądze. A to pamiętam, to był taki element tej kampanii. Ale nawet teraz. No i teraz mam wrażenie, że jeżeli ktoś nad tym nie czuwa, to ktoś musi podjąć odpowiedzialność. Ludzie powinni się podać do dymisji, bo to jest wstyd, że za polskie pieniądze nas wszystkich ze spółek Skarbu Państwa utrzymujemy fundację, która jest darmo zjadem. 13 października wieczorem. Jakie emocje będą towarzyszyć panu w siedzibie sztabu wyborczego? Bardzo dobre. Już wiecie, że sobie przybijecie piątki z Zandbergiem i Biedroniem? I Szczarzastym oczywiście. Tak, ze wszystkim będę przybijał piątki. Bez względu jaki będzie wynik Lewicy, to Lewica pokazała, że jest fajna, energetyczna i ma pomysł na Polskę. Że programy można zmienić w Polskę, że nie trzeba się kłócić, że nie trzeba nikogo hejtować, że nie trzeba troli zatrudniać. To polską politykę już zmieniło. To, że udało się stworzyć sojusz Lewicy, w której jest i SLD, i Wiosna, i Razem, to jest wielki sukces polskiej demokracji, bo Lewica ma ludzie Lewicy mają na szczęście dzisiaj na kogo zagłosować i nie muszą się martwić, że Lewica nie wejdzie do Sejmu, bo wszystkie sondaże pokazują, że wejdzie i to na super poziomie. A co, macie taki odzew od waszych wyborców, że wreszcie dobrze, że lewicowe ugrupowania połączyły się w jedną... Bardzo dużo. Bardzo dużo jest takich głosów, że ludzie Lewicy nareszcie mają na kogo głosować, że się połączyliście, że po co te kłótnie przez tyle lat. Ale wie pan, pamięta pan, kiedyś rozmawialiśmy, to udało się stworzyć, wie pan, w 2 tygodnie. Jakiś o tym napisze jakiś artykulik, naprawdę. Bo to, że udało się połączyć wodę trochę z ogniem, różne programy, myślenie. W rozsądku i myśleniu o Polsce to jest największy sukces partii po lewej stronie od wielu, wielu lat. Ja bardzo się z tego cieszę. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo serdecznie za wizytę. Świetnie się z panem jeździ. Na pewno nie można zasnąć za kierownicą. A ja idę teraz szukać, może ktoś tą kamienicę będzie chciał przekazać. A ja przejmuję. Napiszę do pana. Dobrze, jakby to... Jak ktoś się zgłosi. Wiadomo, małpa.onet jestem. Dziękuję, dobrego dnia państwu życzę. Wszystkiego dobrego.